puste korytarze, wypisani pacjenci i bardzo kiepskie perspektywy. Regionalny ośrodek ostrych zatruć w Sosnowcu praktycznie przestał istnieć. Część pacjentów odesłano do domów, część do innych szpitali. A problemy w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu zaczęły się już w ubiegłym roku. Nie taki miał być jednak ich finał. Znaczy rozpoczął się audyt w Instytucie Medycyny Pracy, który jest prowadzony przez pracowników Ministerstwa Zdrowia i dyrekcję Instytutu Medycyny i Pracy. Po spotkaniu z panem wojewodą, z panem marszałkiem, wiem również, że oni będą razem ze mną wspierać działania, żeby Instytut Medycyny Pracy pozostał w Sosnowcu, pozostał w naszym województwie, bo jak wiemy, to jest instytut, w którym nie tylko prowadzi się badania naukowe, ale nie wiem, czy przede wszystkim, ale jednym z głównych działań to działania medyczne, ostre zatrucia, choroby zawodowe, czyli to, co w naszym zurbanizowanym województwie, na co w naszym zurbanizowanym województwie pracownicy są najbardziej narażeni i no, nikt sobie nie wyobraża, że ten instytut wraz z tą częścią medyczną mógłby zostać wyprowadzony z naszego województwa. Chociaż trudno to sobie wyobrazić, to takie są fakty. Placówka, która w ostatnich latach zasłynęła przede wszystkim skuteczną walką po zatruciach dopalaczami, przestaje istnieć. Według zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia instytut ma być przeniesiony do Szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu. Ale na razie konkretów brak.